Szymon Kolasiński z kolejnym rekordem Europy. Kosmiczny rekord Cartera Kukali w konkurencji z Cube. Dwie historyczne średnie poniżej 1 sekundy w konkurencji 2x2. Rekord świata Ryana Pilata. Przełamana bariera 3,5 sekundy. Rekord świata 5x5, czyli niezawodny Max Park. 3x3 i dwa kobiece rekordy świata w jednych zawodach. Chiny doganiają Stany Zjednoczone. Niezwykły rodzinny rekord na zawodach w Australii oraz setne zawody Grzegorza Łuczyny, legendy polskiego cubingu. Speedcuberski marzec przechodzi do historii, a wraz z nim ponad 300 zawodów na całym świecie. Nie mogło zatem zabraknąć ciekawych wydarzeń oraz kolejnych elektryzujących rekordów. Ja jestem Rugby Trener i zaczynajmy dzisiejszy materiał. Zaczynamy od wycieczki do Szkocji, gdzie na zawodach w Glasgow pojawił się nasz najlepszy zawodnik Tymon Kolasiński. W finale konkurencji 5x5 nie pozostawia złudzeń, kto był tam najlepszym piątkarzem i wygrywa rywalizację z niemal 20-sekundową przewagą. Na początek solidne 37 sekund i 10 setnych. W drugiej próbie nieznacznie słabszy wynik 38 sekund oraz 48 setnych. Kolejne ułożenie i niespełna 6-sekundowa faza 3x3 dały wynik 36 sekund i 52 setnych. Czwarty wynik najsłabszy w całej średniej 42,63 i to w ostatnim ułożeniu miało się zadecydować o tym, czy będziemy świadkami nowego rekordu Europy. Do jego pobicia Tymon potrzebował wyniku poniżej 39 sekund i 39 setnych. Tymon, znany ze stalowych nerwów, wykonuje to zadanie, urywając dodatkową sekundę. Wynik 38,37 zamyka ten występ, dając wspaniałą średnią poniżej 38 sekund. Był to już ósmy z rzędu rekord Europy Tymona w tej konkurencji, który umacnia go zarazem na trzecim miejscu światowego rankingu. Do Maxa Parka jeszcze trochę zabrakło, ale druga lokata i wyprzedzenie Koreańczyka Seung-Yoon Nama w tym sezonie jest jak najbardziej w jego sportowym zasięgu. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie na zawodach w Kansas Ryan Pilat wraca na szczyt rankingu pojedynczego ułożenia Square One. Miało to miejsce w niezwykłych okolicznościach, gdyż pierwszy scramble pierwszej rundy sprezentował zawodnikom skipa pierwszego etapu. Jak widzimy, po odsunięciu kostka jest już ułożona we właściwym kształcie. Jest to niezwykle rzadka sytuacja, ale Amerykanin zachował zimną krew i wykorzystał szczęśliwe pomieszanie łamigłówki. 3 sekundy i 41 setnych. Jednak po ułożeniu pojawiły się pierwsze wątpliwości zarówno u samego zawodnika, jak i otaczających go sędziów. W przeszłości wielokrotnie zdarzały się sytuacje, w których mieszacze popełniali błędy, więc natychmiast sprawdzono poprawność wymieszania kostki. Na szczęście wszystko odbyło się prawidłowo i pomimo pierwszej konsternacji nowy rekord świata staje się faktem. Ryan wyprzedza tym samym drugiego Maxa Siała o 18 setnych sekundy oraz trzeciego Michała Krasowskiego o 46 setnych sekundy. Zostajemy w USA, ale przenosimy się do Missouri, gdzie w ostatnim ułożeniu finałowego występu w konkurencji z Cube Carter Kukala napisze nowy rozdział w historii tej konkurencji. Szybka, 5-sekundowa preinspekcja już wskazywała na one looka i tak też się stało. 75 setnych sekundy, a ułożenie tak dynamiczne, że aż przewróciło kamerę. Tym wynikiem Carter Kukala poprawia dwuletni rekord Zajana Kananiego, obejmując tym samym prowadzenie w obu rankingach tej konkurencji. Kolejny rekord i znów Stany Zjednoczone. Przenosimy się do Pensylwanii, gdzie w pierwszej rundzie konkurencji 2x2 Zajan Kanani jako pierwszy zawodnik w historii schodzi ze średnią poniżej 1 sekundy. Oczywiście doskonale pamiętamy lutową średnią Yiheng Wanga, która ostatecznie została unieważniona. To właśnie młody Chińczyk miał być pierwszym zawodnikiem z przełamaną magiczną barierą, ale ostatecznie to Amerykanin zapisuje się w historii z pierwszym wynikiem poniżej 1 sekundy. W drugiej próbie duże turbulencje i wynik powyżej 2 sekund. Trzecie ułożenie i kolejny piękny one look, 71 setnych sekundy. Zajan miał już dwa świetne wyniki, ale jednak bomba na drugiej próbie tykała coraz głośniej. Czwarte ułożenie z wynikiem 1,04 dawało już realne szanse na WR-a, ale trzeba było opanować emocje. Pamiętamy, że już kilkukrotnie Zajan marnował podobne okazje. W 2022 roku w ostatniej próbie potrzebował 1,04, a wyszło 1,21. W 2023 potrzebował 0,19,
2,92, wyszło 2,91. I w tym samym sezonie średnią SAP 1 zabrała mu bolesna kara 2 sekund. Nic więc dziwnego, że przełamanie tej granicy stało się dla Kananiego swego rodzaju przekleństwem, które potęgowało stres i niepewność. Tym razem do przełamania średniej SAP 1 potrzebował wyniku poniżej 1 sekundy i 10 setnych. Zadanie teoretycznie proste, ale w tych okolicznościach graniczące z cudem. Jednak tym razem daje radę. Po kilkunastu latach prób i kilkunastu średnich poniżej 1 sekundy i 10 setnych dopina swego. W ostatniej próbie wykręca rewelacyjne 88 setnych sekundy i nowy rekord świata, pierwszy w historii poniżej 1 sekundy, staje się faktem. Marzenie spełnione, klątwa zdjęta i Zion Kanani rozpoczyna tym samym następny etap swojej sportowej kariery. Warto wspomnieć również, że zaledwie dzień później również Yiheng Wang, tym razem przepisowo, przełamuje tę samą barierę, ale jego średnia jest o 0,01 gorsza niż Zajana Kananiego. Tym samym zajmują obaj dwa czołowe miejsca i jako jedyni w historii mogą pochwalić się średnimi poniżej 1 sekundy. Do niezwykłej sytuacji doszło na zawodach w Australii. Podczas pierwszej rundy 3x3 turnieju Cubing in Corinda jedna z grup 3x3 składała się jedynie z 18 członków jednej rodziny. Spokrewnione ekipy White oraz Eggins zostały przypisane do jednej grupy, dzięki czemu cała scena została zdominowana przez jedną speedcuberską rodzinę, której przewodził późniejszy zwycięzca całych zawodów Charlie Eggins, jeden z najwszechstronniejszych zawodników tego kraju. Niezwykle udany marzec zaliczył jeden z chińskich zawodników młodego pokolenia, Ying Yong Yang. W konkurencji Pyraminx najpierw 2 marca wykręca rekordową średnią 1 sekundy i 43 setnych. Złożyły się na to stabilne i dobre wyniki. Na początku 1 sekunda i 67 setnych. W drugiej próbie rewelacyjna 1 sekunda i 34 setne. Następnie najsłabsza próba 1,72. W czwartym ułożeniu wykręca najlepsze 1,29 i w ostatnim solwie wyrównuje ten czas, wykręcając kolejną sekundę i 29 setnych. Następnie pod koniec marca w bardzo podobnym stylu wyrównuje ten wynik i to właśnie młody Chińczyk zajmuje obecnie pierwsze miejsce światowego rankingu. Pozostając przy chińskich zawodnikach młodego pokolenia, nie możemy pominąć niesamowitego wyczynu Shixian Cao. W jednym miesiącu trzykrotnie pobiła kobiecy rekord świata w średniej z 5 ułożeń 3x3. Do ostatniego rekordu 5,42 jeszcze nie mamy nagrań, ale przyjrzyjmy się przez chwilę niektórym ułożeniom z pierwszych dwóch rekordów 5,75 oraz 5,65. Niezwykły Luka Het połączony z legendarną już chińską szybkością daje niesamowite rezultaty. Ułożenia są równe i co trzeba zaznaczyć, jest to zawodniczka znająca wszystkie algorytmy tzw. ZB. Oznacza to, że w pierwszej fazie układa F2L-a wraz z górnym krzyżem, a następnie za pomocą jednego algorytmu zamyka całe ułożenie. Jest to o tyle niesamowite, że wymaga to opanowania niemal 500 algorytmów. Sama nauka to jedno, ale płynne ich wykonywanie i rozpoznawanie wymaga setek godzin treningów, które z pewnością zostały tutaj sumiennie wykonane. To w połączeniu z młodym wiekiem niespełna 8-letniej zawodniczki pokazuje, jaką mentalnością odznacza się chińskie społeczeństwo. Oczywiście nie chcę tutaj rozpoczynać dyskusji moralnej o dzieciństwie i proporcjach pomiędzy sportem a zabawą, ale popandemiczne pokolenie chińskich speedcuberów pokazuje, że speedcubing staje się w Chinach coraz poważniejszą aktywnością, a systemowe szkolenie speedcuberów od najmłodszych lat przynosi niesamowite efekty sportowe. Ostatnie sezony odsłoniły nam takie postacie jak Yiheng Wang, Shuan Yigen, Liu Yun Yang czy wspomniana przed chwilą Shixian Cao. A pamiętajmy, że to tylko liderzy rankingów. Kiedy popatrzymy na chiński ranking 3x3, zobaczymy aż 11 zawodników ze średnimi poniżej 6 sekund. Co prawda w Stanach Zjednoczonych tej klasy zawodników mamy aż 17, ale średnia ich wieku jest niemal dwukrotnie wyższa, co pokazuje, jak mocno Chińczycy stawiają na najmłodsze pokolenie. Dekadę temu zawodników poniżej 10 roku życia uważaliśmy za pupilki zawodów, a dziś dzieci jeszcze młodsze stanowią o sile jednej z najmocniejszych reprezentacji globu. I nie chodzi tutaj o samą szybkość i liczbę poznanych algorytmów. Te dzieci wychowywane są w nowej myśli szkoleniowej, w której równie istotna jest głęboka analiza fundamentów każdego ułożenia. Już w poprzednich odcinkach opowiadałem Wam o tym, jak dużo w preinspekcji potrafi zobaczyć Yiheng Wang, ale okazuje się, że wcale nie jest najlepszy w tej dziedzinie.
Antua Cantin, legenda kanadyjskiego climbingu, od lat zaangażowana w proces szkoleniowy chińskiej kadry, przeprowadził challenge pomiędzy Yihen Kuangiem oraz jeszcze młodszym Shuan Yigenem. Trener przygotowywał algorytmy mieszające, a następnie zawodnicy mieli za zadanie zapamiętać jak najwięcej w czasie preinspekcji, a następnie wykonać to ułożenie bez patrzenia. Efekty wprawiają w osłupienie. Jak widzimy w pierwszej próbie, Yiheng wykonał dwie pary F12, ale Shuani aż trzy, zdobywając pierwszy punkt tej rywalizacji. Wygląda, jakby w ogóle nie sprawiało im to problemów. W drugiej próbie Yiheng wykonuje trzy pary, ale młodziutki Shuani Gen rozwiązuje całego F12 i z rozbrajającą umiejętnością prezentuje efekt, co pokazuje, że nie było to dla niego nic szokującego. Lecimy dalej. Trzecia próba. Pamiętajmy, że mają zaledwie kilkanaście sekund na zapamiętanie swojego skrambla. Szybkie rozwiązanie i kolejny raz Shuani rozwiązuje całego F12, co Yiheng kwituje jedynie swoim uśmiechem. Kolejna, czwarta próba i po zaledwie 9 sekundach zapamiętywania Shuani robi całego F12 z gotowym żółtym crossem. Wydaje mi się co prawda, że cross był tutaj przypadkiem, co nie zmienia jednak faktu, że znając Zibi, spokojnie wykręciłby na tym wynik poniżej 5 sekund. Pora na ostatnią próbę, w której ponownie widzimy krótką preinspekcję i po raz kolejny widzimy wszystkie zrobione pary u Shuaniego, co po wyciągnięciu średniej daje gotowego F12 niemal za każdym razem. Wygląda to absolutnie niesamowicie i pokazuje, że nie tylko szybkość, ale również planowanie ma olbrzymie znaczenie w treningu tych zawodników. Nie ukrywam mojego podziwu dla najmłodszych zawodników, ale również w nieco starszej części reprezentacji Chin było gorąco w ostatnim miesiącu. Na swoich pierwszych zawodach w tym roku popis umiejętności dał Ryuang Xu. Rekordzista świata z 2021 roku pokazał, że nie zamierza uginać się przed falą młodszych kolegów i w półfinale zawodów jako czwarty zawodnik w historii schodzi ze średnią poniżej 5 sekund. Na początek fantastyczne 4,65, następnie z nieco trudniejszą ostatnią warstwą 5,20. Kolejna próba i mimo niesamowitego TPS-a licznik pokazuje 5,93. To jednak nie podcina mu skrzydeł i w kolejnym ułożeniu wykręca rewelacyjne 4 sekundy i 52 setne. Doskonale widział, że ma w zasięgu średnią sub 5, ale w ostatniej próbie było potrzebne przynajmniej 5,14. Jednak nie zamierzał zwalniać ręki i zamyka średnią z wynikiem 4,67. Magiczna bariera przełamana i co ważne, swoim wynikiem 4 sekund i 84 setnych wskakuje na drugie miejsce światowego rankingu, wyprzedzając legendarnych Tymona Kolasińskiego i Maxa Parka. A skoro o Maxie Parku mowa, nie mogło go zabraknąć w naszym dzisiejszym zestawieniu. Po raz kolejny pokazuje, kto jest najlepszym piątkarzem na świecie i w pierwszej rundzie zawodów w Teksasie poprawia własny rekord świata w pojedynczym ułożeniu. Kapitalna płynność w pierwszej fazie oraz niespełna 6-sekundowa faza 3x3 złożyły się na wynik 32 sekund i 52 setnych. Tym samym Max Park umacnia się na prowadzeniu w światowym rankingu tej konkurencji, choć jego przewaga jest jeszcze na tyle mała, że zarówno Tymon, jak i Siung mają go jeszcze w sportowym zasięgu. Kontynuujemy nasze rekordowe tournée i przenosimy się do Izraela, gdzie w drugim ułożeniu finałowej rundy piramidy Nathanael Poor poprawia rekord Europy, wykręcając kosmiczne 83 setne sekundy. Zawodnik ten miał już na swoim koncie 6 rekordów krajowych, ale wynik o takim znaczeniu trafił mu się pierwszy raz i to właśnie on od 24 marca zajmuje pierwsze miejsce europejskiego rankingu tej konkurencji. W marcu nie zabrakło również rekordów w konkurencjach blindowych. Tym razem Stanley Chappell poprawia własny rekord świata w średniej z 3 ułożeń kostki 4x4 z zamkniętymi oczami. Na początek 1 minuta, 1 sekunda i 14 setnych. W próbie drugiej nieco wolniej, ale w dalszym ciągu rewelacyjna minuta 14 sekund i 3 setne, co ustawiło bardzo niską poprzeczkę do przeskoczenia. Aby poprawić rekord świata, potrzebował w ostatniej próbie wyniku poniżej 1 minuty i 20 sekund, co wydawało się formalnością i taką rzeczywiście było, choć ostatni wynik 1 minuty i 14 sekund pozostawia lekki niedosyt. Tak czy inaczej, rekord został poprawiony o ponad 2 sekundy, czym Stanley Chappell umacnia się w światowym rankingu. Jego przewaga nad drugim Kaiju Linem urosła do 14 sekund, ale mając na uwadze fakt, że chiński zawodnik jest nieaktywny od 2021 roku, to nad najbliższym aktywnym rywalem, Manuelem Gutmanem, ma ponad 20 sekund przewagi.
Na marcowych zawodach gdańskiej ligi speedcubingu doszło również do turniejowego jubileuszu jednego z naszych legendarnych zawodników. Grzegorz Łuczyna, bo o nim mowa, wystartował w swoich setnych zawodach w karierze. W trakcie tej przygody zdobył 70 medali, ale co ważniejsze, 8 rekordów Polski w różnych konkurencjach, 1 rekord Europy oraz 5 rekordów świata w konkurencji Pyraminx. Oczywiście, zgodnie z tradycją gdańskiej ligi speedcubingu, kto swoje setne zawody obchodzi właśnie na moich zawodach, otrzymuje pamiątkową mozaikę z kostek Rubika i tak też było tym razem. Uczestnicy GLS2 wykonali portret z 648 kostek, czym wspólnie uczciliśmy piękny moment kariery Grzegorza Łuczyny. Na koniec, jak zawsze, sprawdźmy, gdzie w Polsce w najbliższym czasie szykuje się speedcubingowa rywalizacja. W najbliższy weekend odbędą się zawody w Rybniku, w których w 7 konkurencjach wystartuje 52 zawodników. Rejestracja na te zawody jest już zamknięta. Podobnie wygląda sytuacja z zawodami w Nowym Sączu, gdzie 13 kwietnia w 4 konkurencjach wystartuje 50 zawodników. Następnie w terminie 13-14 kwietnia w Brzezinach aż 100 zawodników powalczy w 8 popularnych konkurencjach i podobnie jak w poprzednich zawodach, tutaj również lista jest już pełna. Do 10 kwietnia trwa rejestracja na drugą edycję Pucharu Polski Online. Jak to lubię powtarzać, nieważne ile masz lat, gdzie mieszkasz i jak szybko układasz, PPO to zawody, w których może wystartować absolutnie każdy. Do większości konkurencji wyniki wysyłane są w formie nagrań, a konkurencja główna odbywa się w połączeniu wideo z naszymi sędziami. Prosto i wygodnie. Czy tym razem przekroczymy 200 uczestników? To zależy od Was. Rejestracja jest otwarta, a impreza zaczyna się 15 kwietnia. W terminie 20-21 kwietnia odbędą się zawody w Lublinie, gdzie 80 zawodników powalczy w aż 13 konkurencjach. Oj, tempo szykuje się naprawdę ostre. Jeszcze sporo wolnych miejsc zostało na zawody w Giżycku, gdzie również w terminie 20-21 kwietnia organizatorzy przygotowali obiekt dla 70 osób. Zawodnicy powalczą tam w 8 konkurencjach, z których główną będzie piramida. Rejestracja zamknęła się również na nietypowe zawody w Gdańsku, gdzie pod okiem organizatora Patryka Milewczyka zaledwie 30 zawodników powalczy w 6 konkurencjach. W terminie 27-28 kwietnia zawodnicy zmierzą się głównie w konkurencjach niszowych, a główną z nich będzie układanie klasycznej kostki z zamkniętymi oczami. Jak zawsze zachęcam Was do jak najszybszego planowania wyjazdów na późniejsze turnieje. Na nietypowe, bo aż 5-dniowe zawody zapraszamy Was do Poznania w terminie 1-5 maja. Co prawda dostać się na Brizona to nie lada wyzwanie, ale atmosfera szykuje się naprawdę przyjemna. 35 zawodników powalczy tam w 6 konkurencjach, co w połączeniu z 5 dniami daje naprawdę sporo kręcenia. W terminie 11-12 maja zapraszam Was do siebie na GLS-a, czyli na Gdańską Ligę Speedcubingu, gdzie przygotowaliśmy wraz z zespołem 130 miejsc, a zawodnicy będą mogli powalczyć w 7 popularnych konkurencjach. Jak zawsze, poza rywalizacją WCA odbędzie się turniej mozaikowy, ankiety z typowaniem wyników oraz konkursy z nagrodami. Jeżeli nigdy nie byliście na GLS-ie i chcielibyście pojechać na zawody, jestem przekonany, że będzie to dobry wybór i spędzone z nami chwile zapamiętacie na długo. Warto jednak ustawić sobie przypomnienie na początek rejestracji, gdyż zapełnia się ona dosłownie w kilka minut. Nabór zawodników zaczniemy 24 kwietnia o 18:30 podczas finałowej transmisji Pucharu Polski Online. W ten sam weekend odbędą się zawody w Jarosławiu, gdzie 100 zawodników będzie mogło powalczyć w 13 konkurencjach. Rejestracja jest już otwarta i zostało sporo wolnych miejsc. Dlatego nie zwlekaj i dołączaj do zabawy, jeżeli masz taką możliwość. W terminie 17-19 maja odbędzie się kolejny turniej z cyklu No Triangle, gdzie mimo 10 konkurencji zabraknie popularnej piramidy. Zapraszamy do Rzeszowa aż 100 zawodników, choć tak naprawdę zostało zaledwie kilkanaście miejsc wolnych, także nie ma co czekać, bo za chwilę lista będzie pełna. Pod koniec maja odbędą się jeszcze 2 turnieje. Najpierw w terminie 18-19 maja spotkamy się w Białej Rawskiej, gdzie 100 zawodników powalczy w 12 konkurencjach. Rejestracja startuje 6 kwietnia, więc pilnujcie się, aby nie przegapić wolnych miejsc. W ten sam dzień wystartuje rejestracja na zawody w Bełchatowie. W terminie 25-26 maja aż 160 zawodników będzie rywalizować w 11 konkurencjach. Miejsc będzie sporo, więc niemal każdy chętny się załapie. Wszystkie omawiane tutaj zawody znajdziecie w kalendarzu na stronie speedcubing.pl, do której link zostawiam Wam w opisie i tym samym kończymy dzisiejsze zestawienie. Jeżeli formuła tego programu Ci się podoba, z góry dziękuję za zasięgową łapkę w górę. Zajmie Ci to zaledwie 3 sekundy, a naprawdę motywuje do dalszej pracy.
Wiosna zaczęła się na dobre, więc jestem przekonany, że pozytywna aura doda energii zawodnikom z różnych krajów i w podsumowaniu kwietnia rekordów będzie jeszcze więcej. Także trenujcie, rozwijajcie swoje kostkowe umiejętności i widzimy się w kolejnym odcinku na początku maja. No i w jakimś poradniku, i w PPO, a może jeszcze w jakichś live'ach. Zobaczymy. Trzymajcie się, do zobaczenia.